Hej, z tej strony witam was za The Nice Sense 7 w kolejnym odcinku z SMBX The Witch Mask. Byłem w takim razie na poziom 13, wieża Firebuilda. Zastanawiałem się ostatnio, czy to nie jest odmiana po prostu, że Buildo, ale chodzi ponoć o to, że po prostu Bird, że ptak. I dlatego taka odmiana. Patrz, Luigi, to mi wygląda na jakąś wieżę, ale do kogo ona może należeć? Wygląda na dość niebezpieczną. Czy na pewno chcemy do niego iść? Jasne, jesteśmy gotowi. Musimy wejść do środka i zobaczyć, czyja jest ta wieża. O, okej. Okay. Przynajmniej łatwy stakoń na początek. O tej strony nie wejdziecie. Musicie iść piwnicą. No dobrze. Okej. Okay. Przypomina mi się boss z Mega Mana 2 w otyce Wiley'ego. W sumie jest właśnie takie działka, co w ciebie strzelały. No Jezu, nie ma za bardzo gdzie tu uciekać. No dobra, przynajmniej zakładam, zabijemy jednego. Tu mamy już go z głowy. Okej. Okay. No, jeden pocisk chyba będzie już łatwo dość unikać. Być może nie musimy już zabijać tego węża. No, wciąż musimy jednak zabić tego Shy Guy'a, no bo blokuje drogę. Dobra, już zabijmy może jednak tego kobrata. Będzie spokój. Bo kto tam wie, może trzeba będzie tu jeszcze wrócić. Okej. Okay. Czy może jakoś wcisnąć się do którejś z tych tu? Chyba nie. W sensie wiem, że jest niby ściana, ale być może jest jakieś przejście tajne. Coś jest! Okej. Okay. Nieźle ukryte. Dobra, no to co? Przechodzimy dalej. Przyda się. Cześć Mario i Luigi! Poszukiwałem was, ale widzę, że znalazłem was w idealnym momencie. Co się stało, Tom? Czy coś jest nie tak? Wiecie, rura, która prowadzi na szczyt, została opanowana przez węża. Szerzą wejścia i nie pozwala nikomu wejść na górę. Wąż? To brzmi groźnie. Czy udało ci się coś zrobić, Toad? Nie do końca, Mario. Wąż wydaje się być zbyt silny dla mnie. Ale słyszałem, że jego słabością są warzywa. Warzywa? Skąd mamy niby wziąć warzywa? Z tego, co widzę, to tam u góry jest jakaś grządka. Może spróbujecie ją wyciągnąć? Dzięki. Dzięki za informację, Toad. Idziemy po nią. Ja mam ją dosięgnąć stąd. Czy jest to coś do wybicia? A, okej. Okay. Już myślałem, że musisz Luigi tu przyjść. Wiem, że się chowa i mógłbym przebiec, ale wolałbym już zabić proforma. O! Okej. Okay. Cały ten poziom, no to wróć w jakieś miejsce. Masz Starcoina. No, przy długim to musisz akurat znaleźć jeszcze tajne przejście. Nie rozumiem, to już będzie koniec poziomu, czy co? A, będzie walka z bossem po prostu. No dobra. Miło w sumie. Mamy checkpointa, mamy wszystkie Starcoiny. No to pozostaje tylko pokonać tego ptaka. Zobaczymy, jak trudny jest. Witajcie, Mario i Luigi. Przygotujcie się na swoją zagładę. Nie ma sensu z tobą rozmawiać. Luigi, musimy się skupić na walce. Masz rację, Mario. Nie ma miejsca na rozmowy w tej chwili. Ciekawy ten ptak. O mój Boże. A, widzę, że o to chodzi z tymi pancerami, że nie możemy ich zanieść warzywkiem. Ale one po coś tam pewnie są, żeby zanieść nas.
Widzę, że standardowo jest to po prostu Made Brain. Power-upy mogę sobie wybijać, zakładam, i tak jak zginiemy, mamy tam power-upy. No, przynajmniej zobaczymy kolejną fazę. A jak śmiejecie zadałaś mi takie obrażenia? Spalę was na popiół. Czas zakończyć tę walkę. Przygotujcie się na moje bomby. Najgorsze jest to, że nie wiesz, kiedy to wyszczeli, to ja zazwracam może. Swoją drogą, tutaj też jedna rzecz, że się uaktywnia dialog z początku poziomu. Tak na zasadzie chyba już w tym momencie nie powinni o tym mówić, bo to na zewnątrz byli, a teraz już są w środku. Okej, okay, rzuciłem tak warzywkiem, że się odbiło kilka razy i go pokonało. Właśnie. A, w sumie jak tak stoimy, to on się nie rusza i wtedy jak stoimy idealnie po środku, no to na boku są te... To już koniec waszej żałosnej walki! Odczujcie moją prawdziwą moc! Zobaczymy, czy jesteście na tyle upaci, by przetrwać jeszcze więcej ognia. O nie. Tu jest problem teraz, jak ty masz to przetrwać. Czy mogę zabić tamte pansery być może teraz? Pewnie tak musisz zrobić, zaraz wracam. Okej. Okay. Teraz zobaczmy, czy możemy te pansery w ogóle zranić. Możemy, okej. Okay. Tylko... Zastanawia mnie to, że jeszcze tam błyska więcej tych panserów, to oznacza, że będzie jeszcze potem więcej. To nie może być prawda! Jak mogliście mnie pokonać? To nie było trudne, Firebird. Dokładnie, Mario, a teraz musimy kontynuować naszą podróż i znaleźć tą maskę wiedźmy. Pamiętajcie! Pamiętajcie moje słowa! Jeszcze was pokonam! Ogniowy wojownik osiągnięcie. W porządku. W sumie nie, czemu w takim razie są tam jeszcze pansery. Myślę, że będzie jeszcze kilka faz i będą po kolei się te pansery włączać. Na szczęście nie, to byłoby trochę trudne. Przejście do pustynnych jaskiń. Fajnie w sumie zrobione takie przejście. Zagubione komnaty. Cóż za mroczne i tajemnicze miejsce. Luigi, musimy być czujni, gdyż nie wiemy, co nas tu czeka. Masz rację, Mario. Te podziemne komnaty wydają się być zapełnione całe piaskiem. Musimy uważać, aby się w nim nie zakopać. Przypomina mi to nasze przygody przez Wyspę Zielonych Pól, Luigi. Pamiętasz, jak musieliśmy eksplorować podziemne tunele? Oczywiście, Mario. Nie były one łatwe do pokonania, ale mimo wszystko nam się udało. Mam nadzieję, że nie będziesz musiała znaleźć tajnego przejścia w piasku. Priorytety. Najpierw... Luke atakujący na dystans. Dobra, sprawdzam tutaj. Nie, jak bardzo Mario tonie w tych piaskach. Być może lepiej byłoby pokonać tylko kobrata.
Mamy do tego warunki. Okej. To prowadzi nas znowu tutaj. Możemy też sprawdzić, czy na górze niczego nie ma. Być może musisz skakać po tych dewiękach, żeby zrobić jakiegoś starcoina. Tylko tutaj mały problem. W ogóle nie są zsynchronizowane. Aha. O Jezu, strasznie się z tego ciężko. Dobra, to sprawdzajmy po kolei, co? Już myślałem, że akurat w tym momencie kula tu przeleci. Aha. Okej, tutaj jest Starcoin na pewno. W trzeciej rurze. Zdecydowanie przydałoby się, żeby to jakoś było zsynchronizowane, no bo... Ciężko stwierdzić, kiedy będzie, a kiedy nie. Tak. Co prawda można by niby piaskami, ale jest tam ten kombrat. Dobra. Zakładam, że to już wszystko prowadzi w to samo miejsce. Zresztą widzę, że te piaski tak naprawdę ślepy zaułek jest, musisz górą przejść. Okej. Okay. Znowu muszę czekać. Zakładam, w teorii by się dało doskoczyć, ale byłoby to dość trudne. Teraz jest taki mały problem, bo są jakby tak samo idealnie te platformy. Więc się nie przybliżam. No właśnie. No tu jest mały problem. Co? A ja, no tak, bo można na nich stać przecież. Tu się zastanawiam, o co tu chodzi. To już byłoby na pewno łatwiej, gdyby nie ten sufit, tak? No znowu się tak mniej więcej zespoliły idealnie, że... O Jezu! To się nazywa pech. Za bardzo zbiegłem. Okej. Okej. Ten pasek mi się nie podoba wcale. Pewnie był jakiś power-up, ale w tym momencie no to bym zginął, pewnie próbując go zdobyć. Zobaczmy. Okej. Okay. Jest kolejny plus. Jest to coś na górze? Chyba nie. A, nie zgadnę, musisz nadążyć, bo inaczej nie zdobędziesz Starcoina. Zgadza się. 2 na 3, dobra, czyli to jest w kolejności. Ojej! Chyba pierwszy raz widzę takiego ducha Shy Guy'a. Tu jest taki mały problem, nie widać gdzie zeskoczy. Mam nadzieję, że nie ma tutaj przepaści. No w sumie piasek jest, zakładam.
Najwyżej po prostu będziemy musieli się wykaraskać z niego. Nie wiem, czy zabijać tego Shygaja, czy nie. Jest mi potrzebny do czegoś? Okej. Mam nadzieję, że tego Shygaja tam nie będzie później w takim miejscu. Chyba jednak lepiej będzie zabić tego tutaj. Aha! To był kupa tak naprawdę, okej. Okay. Cóż to jest? Mini Shy Guy. Wiesz co, nie podobasz mi się zbyt. Cześć Sonic. Okej. Okay. Przynajmniej wiemy, gdzie jest trzeci Star Coin. No i bardzo miło. Co, bierzemy może kobrata chwilę? Dało się go złapać, czy nie? Chyba nie, nie mogę go w ogóle chwycić. Ale dobra, widzę, że ten pasek nie sięga tak wysoko. Cześć. O, przyda się, dziółki. No. Różne węże. Takie LGBT. Dobra. O, opłacało się nie zabijać tutaj wrogów. Dużo one-upów, szczególnie za tego połki. To lecimy dalej. Zrujnowana świątynia. Patrz, Luigi, to chyba te ruiny, które się rozbadły 200 lat temu. Tak, Mario, te ruiny mogą w każdym momencie się zawalić. Musimy być ostrożni. Uważaj na każdy swój krok, Luigi. Musimy uważać również na duchy, które osiedliły się tu po tym, gdy ruiny się zawaliły. Osiedlilu. No, na pewno mamy znowu kobraty. Osiągnięcie, nie wpadnij do piasków czy coś. Dobra, na razie nie zabijamy i myślę, ważniejsze są kobraty. Patrząc na to, że jest coś na górze, być może musisz się odbić od któregoś i spin jumpem. No jest tam coś. Albo coś musisz zdobyć. No dobra, to na pewno nie było to. Więc co innego. Aha. Wszystko jasne. Super. O Jezu, co ja tu zrobiłem? Okej. Okej. Fajnie się unoszą teraz te kłody.
Co, znowu to samo, czy coś innego tym razem? Chyba byłoby za proste, jakby to samo było. Coś innego tu musimy zrobić. Przede wszystkim może zabijemy te kobraty. Tam widzę wisi Iri, ale się nie rusza. O Jezu. Jeszcze ninji taką powolną, brutalną śmierć zapewniłem. A, no pewnie masz mu jakoś się dostać na górę z prawej strony. Przydasz się. No, ale zakładam, idziemy tędy po prostu. No. Chyba Mario dalej by tam wskoczył, jakby się rozpędził, ale dobra. Nie narzekam. No i jest 2 na 3. Czy jest jakaś różnica tutaj? O, jest, jest. Wow, strasznie wyglądają te Shy Guy'e. Muszę przyznać. A tutaj coś było? Nie, to nas po prostu cofa tutaj. Okej. Wszystko jasne, jeszcze mogę sprawdzić, czy to nas... Nie. To idziemy dalej. Nie wiem, czy teraz doskoczę. Okej. O, to się przyda. Dziełki. Skoro już wychodzą Shy Guy'e, to może... Korzystamy je. No nie ukrywam, że kobraty trochę przeszkadzają. A, nieważne. Okej. Biedny jesz. Tym razem nie ja go tam wpakowałem. O Jezu. Prawie było, tylko niepotrzebnie się ruszyłem potem i wlazłem w tego ninji. Ale dobra. O, będą dwa wyjścia. Zaklęte ruiny. Spójrz, Luigi, to muszą być zaklęte ruiny. Wyglądają na bardzo tajemnicze i pełne niebezpieczeństw. Tak, Mario, te ruiny mają wiele legend i opowieści z nimi związanych. Musimy być czujni i ostrożni podczas naszej eksploracji. Hej, to chyba to tam w oddali, chodźmy z nim porozmawiać. Czy to jest lawa? O co chodzi z tym? Nie wiem. Czy ja mam tu przejść górą, czy co? Najwyraźniej nie. Ale jest klucz na pewno do czegoś. Jest też grzybek. Hej, to co tu robisz? Cześć, Mario i Luigi! Przyszedłem was ostrzec! Te czerwone piaski są tak gorące, że nawet dotknięcie ich może być śmiertelne. O nie, to brzmi bardzo niebezpiecznie. Musimy być bardzo ostrożni, żeby się nie poparzyć. Dzięki za ostrzeżenie, Toad. Czy jest jakiś sposób, aby bezpiecznie pokonać to miejsce? Niestety nie ma łatwego sposobu, aby ominąć to miejsce. Kurczę, szkoda. No nic to. Musimy chyba w takim razie po prostu uważać. Pozajamaj, Luigi. Jakby co, mam tutaj... Iri, żeby się odbić. Tu nie mogę wejść w ogóle. Zakładam, że rzucanie klucza nie ma sensu, co? No bo to jest pewnie po prostu lawa, tak? Wpadnie klucz, no i tyle po nim.
O Jezu! Nie wiem czym... Co jest z tym kluczem? O Jezu. To zaraz wracam. Okej. Okay. Teraz co? Musimy jakoś przeskoczyć tam, co? O Jezu! I po to był ten klucz, tak? Wszystko jasne. 1-3. Niestety straciliśmy broń. Ale cóż. Coś się znajdzie na pewno. Jeże nie są głupie. Mówi się głupsze od jeża, ale... Jeże nie spadają z krawędzi. To może głupsze od zielonego kupy. Byłoby w świecie mają bardziej adekwatne. Na swoją drogę zapomniałem wziąć grzyba z początku poziomu, ale to już trudno. Coś się znajdzie innego. Standardowo sprawdzamy, czy wrócenie coś nam da. Coś już parę razy poskutkowało. No, tu tam niestety nie. Ojej! Zrobiłem mostek dla swojego kolegi! O, to było słodkie. Serio. A. Dobra. W sumie nie wiem, czy teraz nie powinienem mieć jakiejś czerwonej monety, bo nie zwracam uwagi nawet. No, zobaczymy. No w sumie tak musimy przejść ten poziom dwa razy chyba. Chociaż zaraz, przecież tu było chyba, że gwiazdka ci się zapisuje, tak? Po prostu sobie może przejść normalnie etap. No trudno, zobaczymy. No to będzie wymagało odpowiedniej strategii. Przede wszystkim nie, czy iść tam na lewo? Aha. Czy iść tam na lewo? Czy na prawo? Się do tego kobrata skoczyć, ale widzę, że nie trzeba. Okej. Klucz jest. Może teraz trzeba będzie odbić się od niego. O, coś takiego. Tylko klucz to jest połowa sukcesu, jeszcze musimy mieć go gdzie wsadzić. Trochę dużo wrogów tutaj jest. Za dużo jak na mój gust. A oni sobie mogą chodzić po tym. Jezu! O, jest gwiazdka. Okej. Okay. Jeszcze trzeba ją zdobyć. Jest! Osiągnięcie odblokowane. Zaklęta gwiazda. To już mogę w sumie z tej strony zeskoczyć. Ale dobra. Mario wchodzi w inną czasoprzestrzeń w ogóle. I raczej mam 9 gwiazdek, tak? I to się zapisuje, jeżeli umrę. Zobaczymy. Nie wiem, czy jak za długo zostaniemy na takiej platformie, to umrzemy? No, dość nisko było, ale... Gdybyśmy umarli? Dobrze, że nie umieją do góry strzelać. Ten plus. No patrzę, czy nie ma grzyba jakiegoś w grządce. Ale na razie nic z tego. Ale tam chaos jest na dole. Chyba trzeba będzie... Chwila! Przede wszystkim trzeba będzie się oddalić od tej bomby. Okej. No, wciśniemy się nawet.
A, tylko że tutaj dalej jest zniszczenie. Nieważne. Zresztą zróbmy może rekonesans. Okej. Wszystko jasne. A Jezu, nie w tę stronę. Też może zabił tego ninja jakoś, jak mi przeszkadza. Okej. Zawsze mnie zastanawia, jak Mario zabija o ścianę tak wroga. Czy rozczaskuje mu głowę o ścianę? To jest brutalne. No, ale Mario jest brutalny. Okej. Coś jest? O, o, to się przyda. To się przyda. Nie wiem też, czy te czerwone monety są potrzebne do czegoś, czy tak tylko zbieram je dla zasady. Gwiazdkę już mamy, więc nie jest to związane z nią. A być może ze Starcoinem. Kurde. No tam będzie wcisnąć. Okej. O, fajnie, że jego pocisk się rozbił. Tu chyba jeszcze możemy być, tak? Bo zakładam, że mogą być takie platformy, które są za nisko już. I zginiemy, jak na nich zostaniemy. What? O Jezu. SMBX. Nieruchome obiekty. Nie winien tutaj twórcy, po prostu SMBX nie lubi takich rzeczy, no. Jak widać było, zaniło mnie. Postawiłem na wrogu, który coś wyszczelił. I uznało, że poleciało to we mnie. To jeszcze nie koniec. Ojej. Co za warzywo. Wolałbym na tego kobrata to użyć. Jezu. Długi poziom na pewno. Chwila, nie zabijam tego, bo pewnie o to chodzi, że no. O, pewnie o to chodzi, że masz się o niego odbijać spin jumpem. A jednak nie o to chodziło. Czy ja by nie powtarzam tego samego teraz? Nie, chyba nie. No, okazuje się, że to po prostu bardzo podobna sekcja. Tak samo są ninji tak przy ołtarzu. No i git! Udało się. Nie było to łatwe, ale nie było też jakieś przesadzone, bym powiedział. Bardzo fajny poziom. Dobra, w takim razie gwiazdki już zdobyliśmy, no to idziemy dalej. 16 razy 3, 48. Więc chyba wszystko jest. Zresztą jakby co możemy wrócić, odchodzi w SMX, możesz sobie wrócić kiedy chcesz.
No dobrze, myślę, że to byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, pora na pakiet, pozdrawiam, poznam te osoby. Polaku trzeba, Wojta zadosła do Magala, daj pierwa się dwa, nowe Wi-Fi, PSO, Wito, PGS, Human, Dorecho, PKRPS, Nelson, EX, Synisz, Czak, Bezazy, Żubotnik, Pomidor, Lemix, Lipomidor, Cross Gamepad, Piotr Hardy, Unium, Newton, Nicho, X, Game, X, Tanda, Szyczenzista, Kuprzy, Makajek, 12, Kask, 11, Batek, Ademek, Subaki, Pacze, Fire, Player, Shifotin, Ja 26, Szymecze, Pej, Mika, Gaze, Danno, Demus, Miss Alpenio, Tomek 839, 839, Banek, ZZ6, Fibus, Tamuś, Mario Forever, Toksyszy, Jebaka, Kaptur, Adam, Zyś, Mastercard, Karolifer, Mario, Hosea, Fox, Zosia, Z, Miki, Nasi, Tarzyk, Złoke, 6, 7, 8, Fibus, Polska, i się Badań, Mekar, BWM, Kenzo, Kecik, 89. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!